14 dzień zgrupowania UKS-ów SIDE za nami, a przed kamerą UKS TV Artur Sujka. Dobry wieczór, Artur. Dobry wieczór. Ten dzisiejszy dzień to jeden trening i jeden mecz kontrolny. No to na początek opowiedz o meczu. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że bardzo dobrze wyszliśmy z spotkania. Atakowaliśmy cały czas, próbowaliśmy dominować, natomiast w 60 minucie po zmianach myślę, że to wyglądało troszeczkę gorzej. Nie wiem, z czego to wynika. Z mojej perspektywy jedynie co mnie cieszy, że zagrałem w miarę poprawny występ. Niestety jestem zirytowany, można tak powiedzieć, tym, że nie utrzymaliśmy wyniku do końca. Zanim wybiegliście na boisko przeciwko Worskli, mieliście przedpołudniowy rozruch. Co tam się działo? Jak wyglądały te zajęcia? Na rozruchu mieliśmy tak, że zawodnicy, którzy grają w polu, mieli stałe fragmenty gry i Dziadek, popularna gra, oraz bronkarze mieli swoją gierkę, rozgrzewkę, popularnie nazywaną Żabka. Ta lewa obrona to jest ta pozycja, na której teraz zaczynasz siebie widzieć? No nie wiem jak to będzie w przyszłości, natomiast nie czuję się jakoś gorzej. Parę razy występowałem w treningu właśnie z konieczności na tej pozycji. Uważam, że czuję się tam okej, nie ma problemu z tym. Wydaje mi się, że występ był poprawny, jak już powiedziałem, w moim wykonaniu. A na której pozycji generalnie czujesz się najlepiej? Najlepiej czuję się w środku pomocy, natomiast kiedy nie mogę tam występować lub no, muszę kogoś zastąpić, to cieszę się z każdej minuty spędzonej na boisku w pierwszej drużynie UKS-u. Na kim się wzorujesz, jeżeli chodzi o zawodników z tego światowego topu, do kogo chcesz równać? Myślę, że po moim stylu grania na boisku, jak często mówi trener Marcin, z którym miałem już kontakt wcześniej, to bardzo charakteryzuje się na polu Pogbie. Mamy taki podobny, luźny styl, jakbym to określił. Dla ciebie to pierwsze zagraniczne zgrupowanie z UKS-em. Byłeś już latem w Grodzisku. Jakie zasadnicze różnice zauważyłeś? Zasadnicza różnica jest taka, że jest cieplej, wydaje mi się, i możemy występować cały czas na naturalnych boiskach. Mimo że w Grodzisku było tak samo, to pierwszy raz mam styczność w zimę występować na naturalnych boiskach cały czas. Dużo też zmian kadrowych od tamtego momentu, więc też nowe twarze, nowi ludzie, cały czas zmiana, więc to też jest duża różnica w porównaniu do zgrupowania w Grodzisku. Powiedziałeś o tych nowych twarzach, jak ty się dogadujesz z nimi? No dobrze się dogaduję, nie ma problemu, nie ma bariery językowej, wszyscy w miarę rozumiem już polski język. My też jako młodzi musimy rozumieć, i gdyż uczymy się angielskiego, więc w porozumiewaniu jest się dobrze jest. A jest większa motywacja, żeby zacząć uczyć się hiszpańskiego? Również mamy w szkole hiszpański, w szkole Gortata, więc tak, jest większa motywacja, natomiast oni, Hiszpanie w sensie, mówią tak szybko, że czasami nie da się zrozumieć, mimo że łapię parę słów z tego języka, to nie da się nadążyć tak szybko. Pierwszy raz jesteś w Turcji, czy już miałeś okazję tutaj na jakieś wakacje prywatnie dotrzeć? Nie, jestem pierwszy raz. I jak? Bardzo fajnie, jest ciepło w miarę. Mimo kilku dni, gdzie wiatr wiał, to naprawdę jest tu ciepło i przede wszystkim owoce są bardzo świeże i słodkie w porównaniu do naszych polskich. Te dwa tygodnie zleciały bardzo szybko. Co z nich zapamiętasz? Ciężkie pytanie, co z nich zapamiętam. Na pewno założenia taktyczne w treningu, których się uczymy jakby od nowa z nowymi zawodnikami, i piękną pogodę. Jutro dzień wolny. Jakie są twoje plany na ten czas? Myślę, że do połowy dnia będę odpoczywał, a później nie wiem. Może pójdziemy gdzieś z Adamem czy z innymi właśnie młodszymi kolegami. Jesteś jednym z młodszych zawodników, ale z tego co obserwuję, ta atmosfera w drużynie jest bardzo dobra i nie ma podziałów na starszych, młodszych. Rzeczywiście tak jest? No tak, nie ma tutaj, czy ktoś jest młodszy, czy starszy, jesteśmy jedną drużyną, mamy taki sam cel, utrzymać się w Ekstraklasie, więc nie może być bariery pomiędzy nami. Każdy pracuje tak samo, każdy pracuje na siebie, na zespół, starsi zawodnicy traktują nas tak samo, więc
tylko się cieszyć. Z tych dotychczasowych sparingów, w którym najwięcej musiałeś się napracować? Myślę, że w tym dzisiejszym. Dużo było zagrywanych piłek na moją stronę. Miałem ciężkie zadanie, gdyż napastnik schodził pod moją stronę i miałem cały czas, mieli przewagę po mojej stronie, więc kolejne doświadczenie. Przyjemnie chyba się gra, mając po lewej stronie przed sobą kolegę z pokoju i to rówieśnika. Średnia wieku na lewej flance w drugiej połowie była naprawdę bardzo niska. No, było, tak. No, ale no, jesteśmy tutaj, jesteśmy w pierwszej drużynie, więc nie ma to znaczenia tak naprawdę, a tylko dodaje to pewności siebie, kiedy masz u boku kolegę z pokoju. Masz chwilę, żeby coś tam porobić do szkoły, czy będziesz nadrabiał zaległości już po powrocie? No, mam jak tak około 100 dni do matury, więc muszę trochę podziałać tutaj. Głównie skupiam się na właśnie języku angielskim, gdyż te najbardziej boję się ustnego angielskiego, więc tym lepiej, że mamy obcokrajowców i mogę z nimi porozmawiać. A z innymi przedmiotami mam nadzieję, że nie będę miał problemu i bardziej skupiam się właśnie na angielskim. A co dalej po maturze? Przerwa od nauki i koncentracja tylko na futbolu, czy będziesz składał na jakąś uczelnię dokumenty? Nie jestem jeszcze pewny, ale wydaje mi się, że odpoczynek i skupienie się na graniu w piłkę. Ostatnio Adam Ratajczyk mówił o tobie, że jesteś największym śpiochem w drużynie. No to teraz masz okazję się zrewanżować i powiedzieć coś kibicom na temat Adama Ratajczyka, czego jeszcze nie wiedzą. Adam Ratajczyk to jest naprawdę dobry kolega, ale muszę wspomnieć, że często zakłada luźne spodnie i śmieje się z niego, że ubiera kalesony. Gościem UKS TV był Artur Sujka, ostatnio lewy obrońca Łódzkiego Klubu Sportowego. Artur, dzięki za rozmowę i powodzenia w kolejnych meczach i w kolejnych treningach.